Dzień dobry. Dziś chciałbym powiedzieć Państwu, kim jest rzeka na przykładzie rzeki Odry. Ta rzeka w ostatnich latach budzi sporo emocji. I dziś chciałbym opowiedzieć o takim spojrzeniu i patrzeniu na rzekę trochę szerzej niż tylko samo koryto i o rozumieniu raczej pradoliny rzeki niż o rzece takiej postrzeganej najczęściej stojąc na moście, widzimy rzekę. Tym razem opowiadam o rzece w ramach Dzikiej Przyrody na Wyciągnięcie Ręki. To jest taki projekt, który robię z Energą, z którą pracuję już od kilkunastu lat. Natomiast dzisiaj opowiem właśnie o rzece. Odra, mam to duże szczęście, że blisko mieszkam tej rzeki, jestem tam regularnie od wielu lat i już od dłuższego czasu od razu odpowiem na pytanie, kim jest rzeka. Rzeka jest bardzo ważnym, złożonym organizmem. Traktowanie rzeki jako takiej zwykłej rzeczy, jak długopisu czy czegokolwiek innego, jest trochę krzywdzące dla samego pojęcia rzeki, dlatego że wzdłuż rzeki żyją miliony ludzi. Widzimy tutaj dorzecze Odry. Jest sporo dużych miast, od dużego Wrocławia, Opola, Gliwic, ale nawet takie rzeczy jak Łódź, Zielona Góra, Poznań, Gorzów Wielkopolski, to wszystko są miejsca, w których ta rzeka jakoś tam oddziaływuje. W jednych miejscach bardziej, w drugich mniej. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, ale też zwrócić uwagę na odcinek między Wrocławiem a Głogowem, dlatego że to jest odcinek, na którym jestem najczęściej. Tutaj niedaleko mieszkam. Mieszkam też w dorzeczu Odry. Mieszkam w dorzeczu mniejszej rzeki Baryczy i w jeszcze mniejszej rzeczki Łachy, stąd ta moja woda, która jest wokół mojego domu, spływa i płynie w kierunku Zalewu Szczecińskiego, dlatego jest mi bliżej o tym opowiadać. Najczęściej patrząc na rzekę, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, skupiamy się na tym odcinku korytowym. Mówimy, ok, rzeka jest uregulowana, rzeka nie jest uregulowana, rzek jest wysoki stan wody, niski stan wody. Ale tak naprawdę rzeka zaczyna się tam, gdzie jest skarpa pradoliny. Tutaj mamy fragment środkowej Odry wokół między Ścinawą a Głogowem z takim charakterystycznym użytkiem ekologicznym Naroczycki Łęk. I tu przez tysiące lat ta rzeka, można powiedzieć, odbijała się od jednej krawędzi do drugiej krawędzi pradoliny, czyli takiego miejsca, gdzie nigdy wcześniej tej rzeki nie było. Ona wtedy może drążyć skarpy takiej pradoliny, ale generalnie mieści się przez całe lata, mieściła się właśnie w takim przedziale. I to jest dla mnie rzeka, to znaczy rzeka, która zaczyna się od jednego krańca, kończy się na drugim krańcu i w jednych miejscach, tak jak tutaj w okolicach ujścia rzeki Jeziorzycy, to może być bardzo blisko obecnie płynącego koryta. A po drugiej stronie, jak widzicie, kawał doliny przekształconej w pola uprawne. Oczywiście działy się tu różne historyczne rzeczy. Tą rzekę próbowano ujarzmić. W przypadku Odry udało się człowiekowi ujarzmić koryto, ale nie udało się na szczęście zniszczyć tej części rzeki właśnie, która jest takim fragmentem niezwykłym, fragmentem Łęgów, o których jeszcze będę opowiadał, takiej specjalnej nadrzecznej mozaiki drzew, zarośli, łąk i różnych takich tworów rynnowatych. O tym za chwilę. Jak wygląda źródło rzeki Odry? No, zadawałem sobie to pytanie przez wiele lat, mimo że widziałem oczywiście niepokojące obrazki, jak to źródło wygląda. Któregoś dnia pojechałem do źródeł Odry i ku mojemu
zdziwieniu źródła rzeki Odry rzeczywiście wyglądają tak, jak wyglądają w Czechach. Zaczynają się takim trochę PRL-owskim kioskiem i uważam, że to jest takie znamie tej rzeki, że gdzie się nie popatrzy, człowiek próbuje jej dotknąć. Myślałem, że źródła pozostaną jednak niedotknięte tak mocno. Oczywiście wkoło jest sporo tablic edukacyjnych, dochodzą do tego kiosku różnego rodzaju ścieżki, którymi przyjeżdżają, przychodzą turyści. Okej, jest to miejsce ważne dla dużej europejskiej rzeki, natomiast idea kiosków na źródłach jest dla mnie co najmniej zaskakująca. Ale inne źródła w Czechach też wyglądają podobnie. Ja jednak wrócę od razu do tego organizmu, o którym mówiłem, do tego organizmu przez duże ktoś, dlatego że Odra, tak jak mówiłem, mimo że ma to uregulowane koryto, przystosowywane ciągle no już do takiej trochę archaicznej formy użytkowania do żeglugi, mówię w sensie takim, że w tej chwili ten świat jest troszkę szybszy, inaczej się te rzeczy wodzi, to zobaczcie tutaj z boku jednak pozostały niezwykłe fragmenty, choćby rezerwat Łęk Korea przy ujściu Kaczawy do Odry na wysokości mniej więcej Prochowic, Lubiąża, najbliższa wioska to Gliniany. I to jest niezwykła historia związana z tym, lasem. To jest najdzikszy las na tym odcinku Odry, gdzie są dziesiątki, może i nawet setki wiatrołomów, gdzie chodzenie po takim obszarze może powodować nawet takie lekkie zabłądzenie, dlatego że cały las jest dziki, od dawna nieużytkowany i ma największe zagęszczenia ptaków, właśnie tych takich ptaków śpiewających. Od muchołówek białoszyich przez grubodzioby i w cały ten ptasi drobiazg, gdzie i zagęszczenia, i liczebność gatunków jest bardzo duża. Mamy tutaj do czynienia z typowym takim łęgiem nadrzecznym, do którego wlewa się regularnie i co jeszcze woda, gdzie no nie jest to w zasadzie, trudno powiedzieć, żeby to był las sadzony, tylko właśnie to jest taki las, gdzie są różne piętra roślinności, gdzie są gatunki, no właśnie pożądane w takim dzikim, nadrzecznym krajobrazie, jest sporo wiązów, wierzb. Oczywiście są też dęby, graby w miejscach suchszych. I to jest właśnie ten takie, można powiedzieć, płuco tego organizmu, to są te odrzańskie lasy. Sama rzeka dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, ma takie tutaj ostrogi zbudowane. To jest po to, żeby rzeka trzymała się środka koryta, żeby nie było erozji bocznej. Oczywiście ma to związek z żeglugą i po to, żeby ta rzeka trzymała się w zasadzie koryta i utrzymywała odpowiednią prędkość płynącej wody. To oczywiście były działania już też bardzo dawne, sprzed no, grubo ponad 100 lat, wykorzystywane do żeglugi. Rzeczywiście nadodrzańska mozaika łęgów wygląda mniej więcej tak. To jest naroczycki łęg. To, jak widzicie, jest specyficzne środowisko, przeorane przez ostatnie tysiące lat właśnie płynącą wodą. Widać tutaj kolejne koryta Odry, które w tym meandrze pozostawiły właśnie takie starorzecza. Poprzeplatane to jest mniejszymi lub większymi fragmentami nadodrzańskich łąk, specyficznych łąk, bo to często są łąki selernicowe z czosnkiem kątowatym, ale też są duże fragmenty turzycowisk, fragmenty trzcinowisk. I pomiędzy tym wszystkim, w zależności od położenia, mamy do czynienia albo z łęgami topolowo-wierzbowymi, albo tam, gdzie jest jakaś krawędź, gdzie jest nieco wyżej, kolejny ten taras zalewowy, mamy do czynienia z łęgami wiązowo-dębowo-jesionowymi.
choć tego ostatniego drzewa coraz bardziej jak na lekarstwo, dlatego że jesiony chorują i jest ich mniej. Taka mozaikowatość łęgów sprawia, że otwierają się one na całą masę gatunków i można się zdziwić, kiedy przy dobrym roku, przy dobrym zalaniu tych wszystkich dołków, oczek i starorzeczy, można usłyszeć od tokującego krwawodzioba przez czajki, no zdarzały się już teraz coraz rzadziej lęgi płaskonosów, czy oczywiście cyranek, po dudki, po kanie rude, kanie czarne, bieliki, trzmielojady, tam gdzie są takie chętniej wykorzystywane przez nie fragmenty świetlistych dąbrów lub takie dąbrowy trochę parkowe. I jak pochodzimy po tym wszystkim, to oczywiście usłyszymy krzyk łabędzi krzykliwych, bardzo charakterystycznych w ostatnich latach. Pierwsze lęgi odnotowano tutaj w latach 80. poprzedniego wieku, więc ten odcinek Odry między brzegiem dolnym a Głogowem ciągle jeszcze jest niezwykle cenny przyrodniczo, choć dla osób, które przychodzą tutaj pierwszy raz, mogą troszeczkę nie rozumieć tego, no jak to jakieś tam chabazie, jakaś taka dżungla, co to jest w ogóle, nie ma tutaj jakichś takich charakterystycznych rzeczy jak w innych parkach narodowych. Nie widać śnieżki, nie ma tutaj skał, wysokich gór, nie ma jezior. No właśnie cała specyfika Doliny Odry polega na tym, macie tutaj na tym zdjęciu jak w pigułce, że jest to mozaika wielu różnych środowisk, co prowadzi do tego, że jest to jedno z najbogatszych siedlisk, najbardziej bioróżnorodne w naszym kraju. Takim niezwykłym nagromadzeniem dużych drzew w Dolinie Odry można się poszczycić wręcz, dlatego że tak wielkie dęby, które tu ciągle pozostały i z których korzystają różne rzadkie owady, wielkie topole czarne, gatunek, który no ginie raczej w całej Polsce, jest związany z dużymi rzekami. Te wszystkie przydrożne topole to najczęściej są mieszańce topól amerykańskich i nie mają nic wspólnego z gatunkami rodzimymi, natomiast tu jeszcze nad Odrą właśnie można zobaczyć spore, piękne okazy z szczeczotami topoli czarnej, topoli rzadziej, topoli białej. Są też całe zarośla wierzb szarych na zawalu, tam na jakichś takich zarastających starorzeczach i oczywiście wierzby, nazwijmy je wąskolistne, czyli wierzba krucha, wierzba biała, które są typowe dla łęgów topolowo-wierzbowych. W tych starych dębach rozwinęła się bardzo duża populacja kozioroga dębosza. Tutaj jest samica składająca jaja. Można je obserwować od końca maja mniej więcej. I te osobniki dorosłe pozostają dosłownie przez kilka tygodni, potem giną lub są zjadane przez ptaki, a z jajeczka klują się larwy, które przez około 4 lata żerują w takim drzewie i dopiero po tym czasie znowu mamy do czynienia z osobnikami dorosłymi. Jeśli chcielibyśmy chronić na przykład pachnicę dębową rzadkiego dużego żuka związanego z czynnym próchnem w dużych starych drzewach, to Dolina Odry wydaje się być miejscem idealnym. Najczęściej spoglądałem na pachnicę tak, że jest to gatunek związany z poszczególnymi drzewami. Jeździłem, odwiedzałem takie miejsca, patrzyłem, czy one wychodzą, czy nie wychodzą. I w tym czynnym próchnie te larwy żyją kilka lat, wychodzą po 4-5 latach dorosłe osobniki. Natomiast to, co przeżyłem w ostatnim roku, kiedy dobry, pochmurny, taki, no powiedzmy, burzowy, gorący, duszny dzień, przeżyłem rójkę pachnic i byłem zdziwiony, że w ciągu dosłownie 2 czy 3 godzin koło Malczyc, pomiędzy Malczycami a Prawikowem, w zasadzie widziałem kilkadziesiąt owadów latających, wchodzących pod korę, wchodzących do dziupli. To pokazuje, że nie jest to jakieś pojedyncze stanowisko, jakieś izolowane,
tylko jest to bardzo silna populacja, gdzie wymagana jest ochrona całych starych drzewostanów, pozostawienia pasów tych drzewostanów i ochrona tych gatunków, dlatego że jest to, to nie jest, no oczywiście bardzo lubię aleje, ale aleje są liniowe, te drzewa są policzalne, natomiast tam cała ta populacja mieszka w różnych gatunkach, ma do dyspozycji ogromną ilość drzew, czyli dochodzi do mieszania się genów, co jest bardzo ważne dla populacji. I oczywiście z tej populacji odrzańskiej te dorosłe osobniki mogą promieniować na okoliczne aleje, pojedyncze stare drzewa, stąd potrzeba ochrony takiego miejsca. Jeszcze samiec kozioroga dębosza, nie sposób no, pominąć taki nadodrzański widok. W tej chwili wiele drzew posiada już koziorogi, zwłaszcza dęby właśnie, czy choćby w tych prawikowskich łęgach i grądach. Natomiast to jest gatunek, który nad Odrą zasiedla pojedyncze konary. My najczęściej myślimy o tym, że koziorog dębosz jest w dużym, w grubym pnie, co jest takie typowe pienie nagrzane przez słońce, tam się rozmnażają. Nad Odrą koziorogi korzystają z wysokich konarów dębów, gdzieś tam wysoko, 15, nawet więcej metrów nad ziemią, zasiedlają pojedyncze konary i te larwy żerują w takich ciepłych, nagrzanych konarach. To jest spowodowane tym, że kiedy budowano ostatnią zaporę, przez chyba 20 lat nie nawadniano tych lasów, poziom wód gruntowych bardzo mocno spadły, one dopiero teraz będą z powrotem nawadniane i wiele czubków tych dębów zaczęło przesychać i to spowodowało, że wiele gatunków zaczęło korzystać z tych wysokich konarów do żerowania, w tym właśnie kozioróg dębosz. Mówiłem o topoli czarnej. No, gatunek wybitnie charakterystyczny dla polskich dużych rzek, w tym również Odry, z naroślami, szczeczotami, z takim charakterystycznym zapachem, zwłaszcza na wiosnę, z klejącymi takimi pączkami, łuskami takimi brązowymi. Można je oglądać jeszcze w wielu miejscach. Pozostało nawet wśród pól, gdzie kiedyś dawno Odra płynęła, to co pokazywałem, kiedy nie było jeszcze wałów. No i te drzewa, przez to, że są dość łamliwe i nie odradzają się tak mocno, stają się gatunkami rzadkimi. Ja bym nawet postulował ochronę topoli czarnej, objęciem ochroną tego gatunku, dlatego że praktycznie poza dolinami dużych rzek, a poza doliną Odry, trudno ją gdzieś na Dolnym Śląsku tak w takich ilościach odnajdować i w takiej wielkości. Z tymi drzewami w łęgach jesionową, w łęgach wierzbowych, no, korzystają również z tych takich dużych drzew larwy kwietnic okazałych. To są ogromne takie chrząszcze z rodziny poświętnikowatych, też wykorzystujące próchno i też wymagające ochrony. Natomiast tam jest tak dużo czynnego próchna nad tą rzeką, że nawet gatunki bardziej pospolite, kruszczyce, kruszczyce złotawki, różówki, wepy marmurkowe, te wszystkie duże żuki, takie charakterystyczne, korzystają z tych drzew i w zasadzie kolejny raz wracamy do potrzeby ochrony w zasadzie wszystkich drzew z czynnym próchnem. Tutaj specjalnie chcę Wam pokazać bujność takiego starorzecza odrzańskiego. Specjalnie pokazuję zieleń w podczerwieni, żeby było widać, no, w postaci białej, żeby było widać, jak to wygląda. Kiedy starorzecze jest jeszcze niezarośnięte, jest głębsze, to pojawiają się makrohydrofity. No, tutaj mamy grzybienie. Natomiast cała ta dzicz wokół, widzicie, aż kipi od, no, można powiedzieć, od fotosyntezy, od chlorofilu, który jest w ten sposób interpretowany przez światło czerwone i stąd właśnie to wielkie bogactwo przyrodnicze. Nad Odrą spotykamy nie tylko grzybienie białe, są również grzybienie północne, są ich mieszańce, stąd patrząc na starorzecze odrzańskie, które jest żyzne, które ma ogromne pokłady mułu,
Wiem coś o tym, bo czasem tam nurkuję, czy po tym chodzę. Są momenty niebezpieczne, są takie fragmenty, gdzie mniąższość mułu sięga kilku metrów i wody czasem jest mało, ale można z tych starorzeczy nie wyjść. Natomiast no, cechują się ogromnym bogactwem roślinnym, od salwini pływającej, paproci takiej pływającej, której w ostatnich latach jest coraz więcej, to w związku z zmianami klimatu, z ocieplaniem. Ta salwinia znajduje dogodne miejsce i rozwija się bardzo intensywnie. Czasem płynie Odrą, płynie również dopływami takimi jak rzeka Barycz, czy mniejszymi nawet, i wypływa ze stawów, nawet hodowlanych. Te wszystkie historie związane z rzeką biorą się stąd, że ta woda w rzece płynie, można powiedzieć, żyje, jak widzicie tutaj, własnym życiem, wiruje, natlenia się, napowietrza. Kiedy rośnie ten poziom wody do góry, zaczyna się ta woda, życiodajna woda, wlewać do łęgów, zaczyna nawadniać te nadodrzańskie lasy, ale też wlewa się do starorzeczy, w których przemywa, można powiedzieć, te starorzecza, zabiera trochę materiału z nich, ale również dodaje nowej wody, pojawiają się ryby, tu też się rozmnażają i potem przy kolejnych wylewach, no bo to nie jest powódź, te drobne ryby wracają do koryta rzeki. Myślę tutaj o pewnie leszczach, o szczupakach. Tak jak mówiłem, te starorzecza i wszelkie oczka wodne w tej chwili nad Odrą mają taką charakterystyczną roślinę, niegdyś bardzo rzadką, teraz jest cieplej, ona się rozwija i będzie się rozwijała bardziej na północ. To wynika z badań kolegów z Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Można sięgnąć do literatury i poczytać o tym, jak się kotewka, orzech wodny, jaka będzie ekspansywna w Europie. A tutaj macie owoc kotewki, orzecha wodnego i taką kotwicę pamiątkową w miejscowości Prawików nad Odrą, żeby zobaczyć podobieństwo i pochodzenie nazwy tego gatunku. Kiedy zanurkujemy do Starorzecza Odrzańskiego, kiedy spojrzymy tam, gdzie jest trochę więcej wody, to okaże się, że mamy do czynienia z polskimi rafami, no chciałbym powiedzieć koralowymi, ale to akurat są rafy gąbek i to raczej kilka gatunków. To są takie właśnie kolonie organizmów filtrujących na różnego rodzaju drzewach wrzuconych, które spadły. Dlatego usuwanie drzew ze starorzeczy nie ma najmniejszego sensu, dlatego że one są podstawą właśnie takiej rafy. Ja tam nierzadko obserwuję również inne gatunki, jak choćby mszywioły. To są mszywioły z gatunku Mucedo, tworzące takie fasolkowate kolonie, jak widzicie z bliska, mają takie piękne filtry, takie czułki, którymi filtrują wodę. Przenoszone są przez kaczki w postaci przetrwalników. Być może te mszywioły Mucedo przyjechały do nas na jakimś może świstunie, może rożeńcu gdzieś ze Skandynawii, przeżywają w tych kaczkach kilka dni, są wydalane z kałem i z nich rozwijają się takie zwierzęta. Ten mszywioł słodkowodny jest o tyle ciekawy, że cała kolonia w postaci takiego paluszka potrafi się poruszać, przesuwać oczywiście, i to może zachwycać. Mnie zachwyca, dlatego że tego się na co dzień nie widzi, tak? Trzeba wejść pod wodę albo mieć jakiś pomost, z którego można oglądać takie charakterystyczne organizmy. Oczywiście w samej rzece Odrze i w dopływach, chciałem powiedzieć, jest sporo małży, ale po tych ostatnich zasoleniach i po tych ostatnich no, niedobrych rzeczach, które się działy nad Odrą przy tym śnięciu ryb, ucierpiały również mięczaki. Tutaj w wielu starorzeczach mamy do czynienia jeszcze z istnieniem szczerzuje olbrzymie i paru innych gatunków. Na nich czasem przebywają stółbie. To uczymy się czasem, mówimy, że ktoś jest głupi jak stółbie, ale tych stółbi nie widzimy. Natomiast tam cały ten ekosystem właśnie działa. Są i ochłony, i mięczaki. I tutaj, jak widać, bardzo ładnie
syfon wejściowy i wyjściowy takiego wachlarza, który filtruje wodę. Nie byłoby wartości odrzańskich, nie mógłbym mówić o ptakach odrzańskich, gdyby nie stare drzewa, gdyby nie miękkie drewno, topól i wierzb. I wszędzie tam pojawiają się różne gatunki dzięciołów. Tutaj jest dzięciołek, ale mamy nad Odrą i dzięcioła zielonego, i zielono-siwego, i dzięcioła czarnego, i dzięcioła średniego. Ten jest akurat najbardziej charakterystyczny dla Doliny Odry i osiąga duże zagęszczenia, zwłaszcza pod prawikowymi malczycami. I oczywiście jest jeszcze dzięcioł duży, czasem się zdarzał dzięcioł białoszyj. Ja czekam i mam nadzieję, że kiedy będzie więcej martwego drewna nad Odrą, pojawi się jeszcze dzięcioł białogrzbiety i wtedy mielibyśmy zupełnie komplet, zupełnie fajny komplet nadrzecznych dzięcioł. Są też takie obrazki, które towarzyszyły rzece dość ekstensywnie, jak przejścia promowe, to już są rzeczy historyczne, są zbudowane nowe mosty. Natomiast to są dobre miejsca do obserwacji przyrody, można tam dojechać prawie nad samą rzekę, nie trzeba bać się, że ugrzęźniemy gdzieś na łąkach nadrzecznych, gdzie czasem bywa bardzo grząsko i to są takie miejsca, gdzie te gatunki, o których Państwu opowiadam i te siedliska, o których opowiadam, można prawie zobaczyć na dotknięcie ręki, choćby w Brzegu Dolnym czy w Chobieni, gdzie te przeprawy promowe jeszcze kiedyś, całkiem niedawno funkcjonowały. Wracam jednak pod wodę, wracam jednak w miejsca, gdzie rzeka Odra, dolina rzeki Odry zapewnia naprawdę bardzo dobre warunki do rozwoju płazów i ciągle jeszcze te starorzecza i różnego rodzaju oczka wodne są miejscem rozrodu ropuchy szarej. Gdybym 20 lat temu miał mówić o tym, o oczywistej rzeczy, jakim jest rozród płazów na starorzeczach, to pewnie bym się zastanowił. Natomiast w tej chwili, kiedy płazy są grupą no, zagrożoną i ginącą, warto przypominać, że te nadodrzańskie obszary zalewowe mogą, może się tak okazać, że będą takimi refugiami dla tych, dla tej grupy zwierząt i właśnie to tu zostaną te płazy zachowane, żeby kiedyś po renaturyzacji mogły rozchodzić się dalej. Takie widoki Odry to jest rzecz normalna, ale gdzieś tam na bokach można zobaczyć grzebiuszkę ziemną, to zwłaszcza tam, gdzie są starorzecza pośród suchych, piaszczystych pól lub na skraju borów. Tam właśnie pojawiają się te grzebiuszki, aż prosi się, żeby powiedzieć żabki, ale oczywiście są to grzebiuszki, nie żaby, to jest inny rodzaj, z charakterystyczną pionową źrenicą, co jest taką cechą rozpoznawczą tego gatunku. Kiedy byśmy mogli stanąć na przykład na moście kolejowym i patrzeć z góry, obserwowalibyśmy też sporo gatunków ryb, ale o tych oczkach wodnych, o których mówiłem, to są nawet takie fragmenty, które wabią tumaki nizinne, właśnie te ropuchy i stąd jest potrzeba regularnych wylewów, żeby zasilać to, co jest powyżej standardowego poziomu wody Odrze. Tak jak mówiłem, ta Odra trzyma się w tej chwili koryta, ale jak przyjrzycie się, jak świecą fragmenty wodą, gdzieś tam się ta woda powylewała, no to można właśnie to koryto postrzegać od skarpy, która jest mniej więcej w tym miejscu, po szeroko rozlane po drugiej stronie rzeki pola, przekształcone pola nadrzeczne w pola upraw. Tak jak mówiłem, tak to wygląda po wylewach. Jest to normalna rzecz, że woda wlewa się na pola. Te pola nie są idealnie gładkie, mają takie właśnie rynny łęgowe, o jak tutaj widać na zdjęciu i właśnie woda korzysta z tych obniżeń, omywa, czasem oczywiście niszczy uprawy, no bo uprawy są w dolinie rzeki. Natomiast no, najlepsze, co można byłoby w tej chwili dla tej rzeki zrobić, to te wały tutaj przeciwpowodziowe, wszędzie tam, gdzie nie ma ludzkich domów,
odsunąć jak najdalej, zrobić miejsce rzece i wtedy mielibyśmy, a ewentualne uprawy ubezpieczyć. Natomiast, tak jak widzicie tutaj, tu wszędzie ta rzeka robiła swoją mniej lub bardziej dobrą robotę i wszędzie tutaj ta rzeka pracowała, choć jak widać, w wielu miejscach płynie już tylko wąskim przesmykiem międzywal. Takimi gatunkami, które już dosłownie za kilka tygodni, bo opowiadam Wam o tym zimą, pojawią się, a może nawet już za 1,5 miesiąca, pojawią się w Łęgach, zwłaszcza tych wiązowo-dębowo-jesionowych, dość obficie. To jest śnieżyczka przebiśniek. To właśnie stąd pochodzą te nasze przebiśniegi w ogródkach. Bywa tak, że jeśli jest dobry rok, były wylewy, to tych przebiśniegów są całe łany. Mówimy wtedy o aspekcie wiosennym nad Odrą i te przebiśniegi są gatunkiem charakterystycznym dla Doliny Odry. Takim drugim gatunkiem, który kwitnie zupełnie później, bo kwitnie na przełomie lipca, sierpnia, w sierpniu, to jest czosnek kątowaty na łąkach selernicowych, pachnący, taki bardzo ważny gatunek dla zapylaczy, którego korzystają. No i te łąki właśnie tam, gdzie są aluwialne nanosy, gdzie ta rzeka się wylewała, wchodzi właśnie taki żarka, wchodzi ta żarka roślina, wchodzi taki czosnek kątowaty i to jest też taki, można powiedzieć, nadodrzański symbol łąk zalewowych. W okolicy, trochę wyżej, tam gdzie są jakieś małe, ciche łączki, jest sporo rzadkich gatunków. Dolina Odry ma to szczęście, ta, o której mówię, że są tu jeszcze łąki z przeplatką Aurinią, choć to stanowisko koło Zagórzyc jest w no takiej trudnej sytuacji, dlatego że wymaga ciągłej, stałej ochrony odpowiedniego reżimu koszenia z jednej strony. Z drugiej strony mamy przeplatkę Maturnę, która związana jest z jesionem i z Kaliną Koralową. I tam, gdzie są jeszcze te duże kompleksy łęgów, tych właśnie z jesionem i wiązem, przeplatka Maturna ciągle jeszcze występuje. Oczywiście jest sporo gatunków ładnych, ale pospolitych, takich jak ten zmrocznik wilczomleczek. To dla miłośników kolorowej bioróżnorodności, no każde wyjście w teren nad Odrę przynosi coś nowego. Przynosi też nowe gatunki, które pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej. Długoskrzydlak sierpoż, niegdyś rzadki, w tej chwili w związku z ociepleniem klimatu, pojawia się w tych czy na wałach Odry, czy w jakichś takich miejscach serotermicznych coraz częściej. Szerzej liczonej dolinie Odry można zobaczyć ostatnie tutaj stanowisko w tej części kraju na Dolnym Śląsku, stanowisko Sasanki Łąkowej, gdzie okazy liczymy już na sztuki, czyli potrzebny byłby wypas, potrzebne byłoby i tu ta ochrona przyrody nie zawsze jest taka prosta, bo akurat w przypadku Sasanki powinniśmy na jej stanowisku kompletnie wyciąć rosnące tam sosny i wchodzące jeżyny i dbać co roku o to, żeby te sasanki mogły się rozmnażać, rozsiewać i stanowiska, żeby utrzymać. Oczywiście to, co mówiłem o aspekcie wiosennym, który jest nad Odrą, to są takie fragmenty lasów, gdzie jest jeszcze sporo innych gatunków, tak? Nie tylko przebiśniegów, kokorycze puste, dwukolorowe rośliny, które w niektórych miejscach tworzą piękne takie kobierce i dywany. I jak widzicie, mówiłem o tej mozaice, właśnie w tych takich nadodrzańskich, nawet małych fragmentach lasów pojawiają się te różne ciekawe gatunki, od gatunków związanych z wodą, o których już mówiłem, czy kotewka, czy salwinia. Na takich starorzeczach to jest taki przyborowski meander, tak jest nazywany przez przyrodników z całym zestawem makrohydrofitów, po takie fragmenty z rzadszymi gatunkami, choćby z przeńcem grzebieniastym, którym jest gatunkiem bardzo rzadkim i charakterystycznym. To nie tylko, ta Dolina Odry to nie tylko te podstawowe gatunki, o których mówię, to również duże populacje
nietoperzy, choć niekoniecznie właśnie nocka dużego, który jest tam obserwowany, ale wymaga odpowiedniego siedliska. Czasem w tych starych bunkrach jeszcze po II wojnie światowej jakieś nietoperze zimują, ale te bunkry są zniszczone i dość przewiewne, ale nawet zdarzają się mopki zachodnie i latem kiedy staniemy nad Odrą i włączymy na przykład detektor, to usłyszymy naprawdę dziesiątki odzywających się nietoperzy. To też świadczy o bogactwie tego obszaru. No, zwłaszcza w takich rejonach jak Naroczycki Łęk, gdzie tych owadów i tego pokarmu dla nietoperzy jest bardzo dużo. Tutaj w samym rogu po lewej na górze płynie rzeka Odra i widzicie te kolejne raz jeszcze miejsca przeorywania terenu przez rzekę. To jest rzecz cudowna, świetna dla przyrody. Takie rzeczy powinny się dziać i jak widać potem wychodzą tak niezwykłe siedliska. To miejsce oczywiście zasługuje co najmniej na rezerwat i byłoby na pewno sercem przyszłego Parku Narodowego Łęgów Odrzańskich, bo takich miejsc w Polsce poza Doliną Biebrzy już prawie nie ma i poza Doliną Narwi. Ktoś może zapytać, po co są te wylewy, skoro i tak tam jakaś trawa rośnie. Czasem jeszcze ktoś tam pasie te nieszczęsne krowy, które naprawdę są bardzo potrzebne nad Odrą i robiłyby dobrą robotę, gdyby ich było więcej. No ale przede wszystkim zalewane łąki są potrzebne do rozrodu szczupaka. Gdybyśmy szczupaka nie zarybiali szczupakiem do rzecza Odry w wielu miejscach, ten szczupak byłby bardzo mocno skazany na wyginięcie, dlatego że on chętnie korzysta i chętnie trze się na takich właśnie ciepłych zalewiskach na łąkach. Potem przychodzi kolejna woda i zabiera te małe, wylęgnięte rybki, czy tam podrośnięte z poprzednich lat. I tak to się kręciło. W tej chwili, kiedy tych wylewów wiosennych, wczesnowiosennych, na koniec zimy jest mało, szczupak ma kłopoty z rozrodem i widać to po składzie gatunkowym, kiedy popytamy wędkarzy albo posiedzimy nad Odrą, widać jak mocno i jak dużo zyskuje na tym choćby boleń, który jest rybą reofilną, który trze się w korycie rzeki i nie potrzebuje gdzieś tam płynąć na rozród. No a szczupak, jak mawiają sami wędkarze, staje się gatunkiem rzadkim. Te zalewane łąki często budzą tak trochę mój uśmiech, dlatego że kiedy nagle wlewa się woda, to gatunki pospolite, takie jak jaskier rozłogowy, nagle stają się pięknymi roślinami wodnymi i to powoduje, że mamy zupełnie inny krajobraz i zaryzykuję stwierdzenie, ale mamy rodzaj delty Okavango, gdzie jakieś tam suche fragmenty są zalewane przez wodę i bogactwo życia wybucha nagle. Tak samo jest nad Odrą. Gdybyśmy umożliwili zalewanie tych fragmentów, gdybyśmy odsunęli wały od rzeki dalej i w ten sposób również nie tylko pomoglibyśmy ludziom, zabezpieczylibyśmy ich przed powodziami, to równocześnie umożliwilibyśmy przyrodzie no, nie tylko rozwój, ale przede wszystkim zachowanie tych cennych siedlisk, które ciągle są. Nie jesteśmy gdzieś tam w jakiejś egzotycznej rzece. Odrze i w dopływach ciągle jeszcze występuje koza. Oprócz tej kozy, którą widzimy na zdjęciu, na przykład w Baryczy można zobaczyć kozę złotawą. No i to są gatunki, o których bardzo, poza ichtiologami oczywiście, mało wiemy. Nikt ich nie łowi na wędkę, a jeśli już, to bardzo rzadko. Natomiast to są gatunki, które są przy dnie i też świadczą o tej bogatej ich bioróżnorodności Doliny Rzecznej. Ja z wielką przyjemnością je obserwuję przy nurkowaniu. Wyciągają takie swoje ryjki, żerują na delikatnym mułku i piasku i zaskakują swoim egzotycznym wyglądem. Oczywiście w tej chwili mamy pewien problem, dlatego że do rzeczu Odry w wielu dopływach w samej Odrze jest czebaczek amurski. To jest ta taka rybka z czarną kreską,
troszkę podobne do akwarium. Jest to gatunek inwazyjny, mimo że mały, no to dość żrący, tak to nazwijmy, który może zagrażać naszym rodzimym rybom. Tu jeszcze są też na zdjęciu różanki, które na przykład w Baryczy, w dopływie Odry, mogą przegrywać konkurencję z tym trzebaczkiem. A jak wiemy, różanka, która ciągle jeszcze jest w Odrze, potrzebuje do rozrodu małży, stąd potrzeba chronienia jak gdyby obu grup. Nad Odrą, oprócz tych, no, powiedziałbym, masowych śnięć ryb w ostatnim czasie, o których wszyscy wiemy, o których słyszeliśmy, zdarzają się również przyduchy zimowe, tam gdzie mróz skuje na przykład dawny port albo ujście rzeki i nagle zaczyna się zabawa z wahaniem poziomu wody, jeśli to jest jeszcze na przykład regulowane na tamach rzecznych, gdzie nagle zamykana jest tama, spada poziom wody, mamy do czynienia z przyduchą i to zgodnie z przepisami te ryby idą do utylizacji, natomiast tysiące ptaków chętnie by się takimi rybami zajęło. Moje obserwacje, na przykład gdy była przyducha w porcie w Ścinawie, pokazują, że tuż poniżej portu na te ryby czekały setki kormoranów, dziesiątki bielików, czapli i kilka przyczep tych ryb zostało odwiezionych do utylizacji, a zimowo mogliśmy nimi nakarmić ogromne ilości zimujących ptaków. Co ciekawe, z drugiej strony można było zobaczyć, jakie gatunki występują, poznaczać sporo odrospiórów, krąpi, leszczy, przez nawet jakaś tam siebrzana trafiła, czy świnka nawet, więc to jest taka dla mnie duża ciekawostka. No natomiast no, to, co płynie Odrą, zależy jednak od ludzi i powinniśmy robić wszystko, żeby zmienić sytuację, w której obecnie jest Odra. Nad Odrą, już mówiłem, gnieżdżą nie tylko łabędzie nieme, również łabędzie krzykliwe, które można powiedzieć, że wchodzą w taką troszkę ekspansję, zajmują kolejne oczka wodne. Tutaj mamy akurat ptaka obrączkowanego bodajże w Estonii. Właśnie stamtąd ich sporo do nas przylatuje, ale najciekawsze obserwacje łabędzi krzykliwych można poczynić zimą, gdzie no, tysiące w setkach, ogromne setki w stadach żerują na ścierniskach kukurydzy czy na rzepaku. No i wtedy tych odrzańskich zimujących łabędzi są całe pola i jest tam i łabędź krzykliwy, i łabędź czarnodzioby oprócz krzykliwców. Odra stała się też również takim ważnym miejscem zimowania gęsi. One nocują na stawach, zbiornikach różnych, ale w dolinie Odry jest ich sporo. Zatrzymują się na polach nadodrzańskich. Czasem zimują na dużych rozlewiskach, jeśli takowe są nad samą Odrą. Takim momentem, który pokazuje, że ta rzeka żyje, że jest tym organizmem, to jest właśnie moment wylewów, kiedy napełnia się ta dolina. Nie przeszkadza to oczywiście drzewom, które są w tej mozaice, jesionom, wiązom, zwłaszcza wiązom, wierzbom i topolom. To jest właśnie ten moment, kiedy powstają nadrzeczne gleby zwane madami, czyli te cienkie warstewki życiodajnej gleby, z której korzystają później wszystkie organizmy. No tak to wygląda, te rozlewiska są, oczywiście wały chronią przed rozlewaniem się dalej, ale tutaj widać, jak ta rzeka pracuje i kiedy takie miejsca pozostają na wiosnę, stają się automatycznie miejscem lęgów ptasik, choć takie gatunki właśnie jak płaskonos czy cyranka w związku z zanikaniem tej wody mają coraz większe problemy z lęgami, wyprowadziły się już na dobre rycyki, wyprowadziły się kuliki już bardzo dawno. Natomiast czasem jeszcze gnieżdżą się tutaj krwawodzioby i czajki. Rzeka to również jej dopływy i takim dobrym wskaźnikiem myślenia o tych dopływach jest rola tych dopływów. Dlatego, że o ile rzeka jest autostradą, którą dopływają i płyną różne ryby, o tyle te dopływy są takimi drogami, powiedziałbym, gruntowymi,
gdzie właśnie to życie płynie spokojnie i tam te ryby, choćby cerpy z Zalewu Szczecińskiego, mogą przypłynąć i się rozmnożyć. Tam mieszkają całe rzesze różnych rzadkich gatunków, ale też takich gatunków charakterystycznych jak zimorodki, które właśnie tutaj mogą znajdować swoje miejsca lęgowe. Często takie rzeczki otoczone są olsami, też niezwykle cennymi lasami zalewowymi, które moim zdaniem z definicji powinny być chronione jako obszary wodonośne. W takich ostępach, w takich uroczyskach dochodzi do naturalnego, nieprzepłoszonego rozrodu czy jeleni, czy różnych innych gatunków, które tam znajdują swój azyl, są trudno dostępne dla ludzi i dlatego mają znaczenie dla bioróżnorodności. I ktoś powie, no tak, pokazujesz tu teraz wielkie pole, ogromną monokulturę. Oczywiście tak, ale kluczowe w tych monokulturach są wszelkiego rodzaju miedze, okrawki, gdzie od pospolitej ciągle jeszcze, choć nie wiem, czy tak pospolitej, ostróżeczki polnej przez bardzo rzadki konkol, dochodzimy do gatunków z Czerwonej Księgi Roślin, choćby róży francuskiej, które tu w Dolinie Odry mają swoje stanowiska i które, mam nadzieję, oprą się przemysłowemu rolnictwu. I wydaje mi się, że tutaj jest taka ważna uwaga, że kluczowe przy dopłatach bezpośrednich dla rolników byłoby pozostawianie miedzy. Niech te miedze chociaż mają 50 centymetrów, ale powinny zostać, dlatego że są bardzo ważne dla wielu gatunków roślin. Oczywiście też mają znaczenie dla ptaków, dla wędrówek, różnych zwierząt. No, na Dodrą znajdziemy takiego też naszego najmniejszego ssaka, zębiełka, karliczka, który czasem przychodzi do nas na zimę do domu. Tych gatunków prawie nie oglądamy. Najczęściej idąc, mówimy, że to jakaś myszka, ale właśnie ta bioróżnorodność zaczyna się choćby u ssaków od zębiełka po przychodzące tu coraz częściej łosie. Mówiłem o ważności dopływów i o tarle certy. Tutaj tarło certy jest niezwykle widowiskowe i te certy tutaj wchodzą prosto do Baryczy z Odry, tam gdzie są jakieś kamieniste kamienie wysypane w rzece, gdzie są zastawki z wysypanymi kamieniami. Przychodzi do tarła, potem wracają. To widowisko niezwykłe, piękne i jakże potrzebne, więc jeśli mówimy o zarybianiu rzeki po tym, co się wydarzyło, to raczej powinniśmy myśleć o udostępnianiu tarlisk, o wsypywaniu właśnie jakichś kamieni, skał drobnych i większych w koryto rzeki, o pozwoleniu na zalewanie łąk w przypadku szczupaka, czy dostępu do tych małych, ciepłych starorzeczy dla leszczy i innych gatunków białych ryb, a nie o wpuszczaniu ryb przywożonych nie wiadomo skąd, z jakim genotypem i zabawy w mieszanie tego, co tam jeszcze jest naturalne. Rzeka Odra to również miejsce, nad którym żyją ludzie i o tym nie można zapominać. To jest miejsce, gdzie ta przyroda, tak jak w przypadku Brzegu Dolnego, w zasadzie wlewa się do miasta. Tam jest w środku duży park miejski. No i te nadodrzańskie miejscowości powinny właśnie być w ten sposób chronione, że gdzie indziej, gdzie jest miejsce, powinny być odsuwane wały od rzeki, jak to zrobiono między Domaszkowem a Tarchalicami, gdzie duże przedsięwzięcie, które organizował WWF z urzędem gminy, z powiatem, z nadleśnictwem Wołów, no, uważam za wielki sukces i tam woda już się wlewa i minimalizuje. Gdyby takich miejsc było dużo, minimalizowalibyśmy fale powodziowe. Kolejne takie miejsce, trochę takie wycofujące się miasteczko Malczyce, gdzie ten przemysł odchodzi, ale jeszcze jakieś tam ślady papierni, cukrowni można zobaczyć, ale już po drugiej stronie, dokładnie po drugiej stronie, tutaj, gdzie zaczynają się te lasy, przyroda tętni życiem, duże populacje muchołówki, białoszyje i dzięcioła średniego pokazują, że
ta przyroda może być dosłownie na wyciągnięcie ręki. No i to, co mówiłem, jeśli pojedziemy w ciepłe dni na wiosnę, a zwłaszcza wczesnym latem, to cała dolina brzmi umakami nizinnymi, które podążają za wodą i rozmnażają się w starorzeczach odrzańskich. No oczywiście na wiosnę będzie też żaba moczarowa i żaba trawna, dużo rzekotek. No i oczywiście tych ropuch, tym razem ropucha zielona. Mówię o wędrówkach i przypominam o tych płazach cały czas specjalnie po to, żeby uczulić wszystkich, że rzeka jest ważnym miejscem wędrówek i przekombinowanie w rzece powoduje to, że wiele gatunków przestaje modyfikować, że tak powiem, genotypy i tworzą się małe populacje odcięte, które są narażone na rozród wsobny. Tu warto przytoczyć za Józefem Blabem, autorem książek i czasopism i pism naukowych o płazach, że te płazy wcale tak daleko nie odchodzą od zbiorników, w których się rozmnażają. Jakieś takie uśrednione odległości to w przypadku ropuchy szarej jakieś 2 kilometry, ale w przypadku traszek, z tego co podaje nasz autor, to tylko kilkaset metrów, więc zachowanie tej mozaiki oczek wodnych nad Odrą to jest szansa na zachowanie populacji tych płazów. Tak jak mówiłem, żaba moczarowa, która jest właśnie charakterystyczna i w tych leśnych, i w tych otwartych miejscach nad Odrą. No i czas od czasu warto polecieć do góry, zobaczyć, jak wygląda Dolina Odry. Kiedyś ludzie korzystali z samej rzeki, pływając nią, poruszając się nią jakimiś takimi łodziami niedużymi, co nie wymagało niszczenia rzeki i regulacji. No a jak widać, udało się zachować ogromne obszary tej, no nazwijmy to, Puszczy Odrzańskiej. Myślę, że można użyć takiego słowa, a w wielu momentach można mówić o odrzańskiej dżungli. No to jest charakterystyczny dla Doliny Odry na tym odcinku największy, jeden z największych w Europie klasztorów z ogromną fasadą. Klasztor pocysterski w Lubiążu. Mam takie marzenie, mogę to powiedzieć na głos. Chciałbym, żeby tu powstało Centrum Muzeów Dolnośląskich, żeby w tych skrzydłach pokazać to wszystko, co kiszone jest w magazynach różnych muzeów i że skoro można zrobić Disneyland, skoro można zrobić jakieś tam Legolandy, to dlaczego nie byłoby można zrobić w takim niezwykłym miejscu Muzeolandu i myślę, że byłaby to cudowna oferta dla osób odwiedzających Odry. Z mojego punktu widzenia, gdzie często chodziłem, przebywam, to są właśnie takie starorzecza odrzańskie w lasach, z żurawiami, tam gdzie jest woda z gongołami. One mają niezwykłą wartość krajobrazotwórczą. Są miejscem, gdzie rozradzają się gatunki ptaków drapieżnych z kaniami, trzmielojadami na czele, z bielikiem. No to są takie dosyć unikalne miejsca w otoczeniu zalewanych czasem lasów z dębem i związem. No i to jest miejsce, o którym wspominałem, miejsce tego przesunięcia, odsunięcia wałów od Odry w okolicach Tarchalic, gdzie zrobiono bardzo dobrą, czynną ochronę przyrody, to znaczy lasy sobie tam nadal działają, ale są te lasy zalewane, nawadniane i dokarmiane tym, co niesie rzeka. No tak jak mówiłem, Kania Ruda nad Odrą jest ptakiem charakterystycznym i gatunkiem właśnie takim nadrzecznym, choć ilość śmieci nad rzekami, to, że ona nosi to do gniazd, już nie jest takie fajne. No i trzmielojady, które w Dolinie Odry ciągle znajdują miejsce do żerowania. Piękne, delikatne ptaki, które no, nad Odrą stosunkowo często jeszcze widuje. No takim gatunkiem, który stał się wręcz symbolem tego odcinka, to jest orzeł bielik, tak bardzo związany z wodą. Można zobaczyć polujące na ryby bieliki, ale można też zobaczyć polujące nad Odrą rybołowy, co staje się zwłaszcza na przelotach pewnym już standardem. Tak to wygląda, tak wygląda dolina rzeki
gdzie ta woda się wylewa i pokazuję to zdjęcie dlatego, że mówiłem o rybach. Proszę zobaczyć, tu jest wlew wody na łąki, potem właśnie w takich starorzeczach jak tu, w takich rozlewiskach w maju dochodzi do rozrodu charakterystycznych dla Odry leszczy, dlatego, że mówimy o takim odcinku rzeki, że jest to kraina leszcza i tu się aż gotuje, strażnicy wędkarscy pilnują, żeby tam ci szarpakowcy nie wyciągali tych wielkich, rozradzających się leszczy. I gotuje się tutaj od ryb, gotuje się od pokarmu dla innych ryb, bo tej ikry jest sporo ptaków żerujących tutaj i przylatujących. Tak powinna wyglądać rzeka, to znaczy rzeka musi rozlewać się chociaż między wałem a wałem, ale też wszędzie tam, gdzie można by było wały odsunąć. To jest oferta dla ludzi, którzy chcą grzebać przy rzece. Odsuwajcie wały, dostaniecie na to pieniądze. I będziecie robili dobrą robotę, będziecie się też cieszyli, że cała ta nauka regulacji rzek nie poszła na marne. Nie zawsze trzeba robić tak. Ale są gatunki, które bardzo mocno cierpią. To jest to związane ze zmianami w rolnictwie, ze zmianami klimatu. To na przykład bocian biały nad Odrą wycofuje się, no, ciągle jeszcze dość mocno. I tam, gdzie miałem duże ilości bocianów, kiedy zaczynałem swoją przygodę z przyrodą, kiedy miałem naście lat, w tej chwili mamy pojedyncze gniazda. Takie miejsca jak to, ujście jeziorki do Odry, tu jest taka mała stocznia, to są bardzo ważne miejsca dla zimujących ryb, jako zimowiska dla ryb i też powinny być w jakimś stopniu chronione, dlatego że tej białej ryby czasem jest tutaj tak dużo, że kiedyś widziałem, ktoś zaczerpnął podbierakiem i nie mógł tego podbieraka podnieść. Oczywiście nie kłusował, tylko chcieli zobaczyć, jakie gatunki ryb tam występują. No cóż, to jest ostatnia zapora, zdjęcie archiwalne przed kończeniem budowy. Oby już kolejnych tam nie budować. Natomiast jeśli one już są, no to powinniśmy myśleć o tym, jak nawadniać przepływowo okoliczne lasy, żeby zachować ten charakter łęgowy, dlatego że tu warto powiedzieć o tym, że w lasach łęgowych woda płynie, a w lasach, bo ktoś powie, że są, no są jeszcze olsy, tam woda stagnuje. Tym się różnią łęgi olsów, ale zdarzają się jeszcze takie malownicze ujścia, choćby ujście Jeziorzycy, gdzie śmiejemy się czasem, że woda płynie pod górkę, tu się tworzy takie estuarium, tak to nazwijmy, takie głębokie rozlewisko, też z zimowiskiem ryb. Jeśli tylko woda może się tam wlać, tych ryb, można powiedzieć, z rzeki korzysta mniej, ale wtedy zimują w takim pięknym otoczeniu właśnie grądów i łęgów i tej mozaiki łąk nad Odrą. Także ja dziękuję bardzo. To był wykład o Odrze. Jeśli pytacie się teraz, kim jest Odra, to wam odpowiem. Ważnym, złożonym organizmem, który jest dla nas wszystkich istotny, nie tylko ze względu na ochronę przyrody, nie tylko ze względu na ochronę dziedzictwa przyrodniczego. To jest tak samo ważne jak dorobek kultury w muzeach, ale jest ważny dla naszego, dla higieny życia, dla estetyki życia i dla naszego zdrowia. I dlatego należy tutaj prędzej czy później stworzyć Odrzański Park Krajobrazowy lub Park Krajobrazowy Łęgów Odrzańskich, żeby odróżniać się od innych projektowanych łęgów. Dziękuję.